7 kwietnia obchodzimy tradycyjnie Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Wyszliśmy z kamerą na ulicę, aby zorientować się, czego życzą mieszkańcy Wolsztyna, pracownikom służby zdrowia. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. No i żeby mi się lepiej pracowało, bo niestety mają bardzo skąpe fundusze, jak z tego wiem, nie? Zawsze po prostu narzekają. No, jest to na przykład, byłam w ubiegłym roku w szpitalu i byłam bardzo zadowolona z opieki, jaką była na oddziale położniczo-ginekologicznym. Naprawdę byłam bardzo zadowolona i nie mam żadnych zastrzeżeń na naszej służby. Pomimo to, że są taka trudna sytuacja, jaka jest finansowa, naprawdę wszystko było i nie mam żadnych zastrzeżeń co do służby zdrowia. I życzę im po prostu, żeby im się lepiej pracowało, żeby mieli większe środki na utrzymanie szpitala, na warunki po prostu, żeby im się lepiej pracowało. Żeby więcej zarabiali, no i leków tańszych. Oj, czego bym życzyła? Chyba przede wszystkim tego, żeby poprawiły im się warunki pracy, na pewno pensje także, no i żeby wokół nich panowała taka atmosfera, żeby mogli być zadowoleni ze swojej pracy i pracy, która na pewno wymaga wielkiego poświęcenia. Najlepszego życzę. Co jeszcze, żeby zarabiali dużo pieniędzy, żeby byli szczęśliwi. Nie wiem, co jeszcze. No i głównie, żeby pacjenci mieli dobrze. Mam kilku znajomych w służbie zdrowia i raczej większych wypłat. Raczej większego zabezpieczenia finansowego niż jest do tej pory. Czego życzyć? No, żeby im się dobrze pracowało, żeby były podwyżki, no żeby, no nie wiem. Jejku, no nie wiem, niech pani kręci. Żeby lepiej zarabiali troszeczkę, żeby mieli lepsze warunki pracy. Wszystko. Dużo zdrowia. No dużo zdrowia i sukcesów i dużo pieniędzy, żeby mieli. Dziękuję bardzo. No jak najlepszych wyników. I aby mogli być dofinansowani. Żeby było lepiej, bo w tej chwili nie jest wesoło. Wynikom tej instytucji. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia. Żebyście mieli radość w sercu. Żebyście były szczęśliwe. Bo my, staruszkowie, to już o marzyć nie możemy o szczęściu tak wiele, ale jeszcze też marzymy sobie, bo pomarzyć zawsze można. Bo ja tu tyle gadam, a one nagrywają pewnie. No, to by było wszystko. Czego? Trudno powiedzieć czego. Naprawdę nie wiem, czego im powiedzieć. Naprawdę dziękuję. Dziękuję. Instytucji. Przede wszystkim dobrego sprzętu. Dużo pieniędzy. To wszystko może. Dziękuję. Pracownikom tej instytucji dużo, dużo cierpliwości. Najlepszych warunków pracy. Żeby ktoś wreszcie zrozumiał, że oni też potrzebują zarobić, żeby pracować. I nie wszyscy się tak denerwowali na tą służbę zdrowia. Koniecznie pracę, żeby mieli. Życzyłbym sobie, żeby służba zdrowia też miała trochę więcej cierpliwości do pacjentów. Dużo pieniędzy. Żeby mieli za co nas leczyć wszystkich. Czego ja mogę słyszeć? Nie wiem. Aby dobrze służyli dla ludności. Lepili, leczyli. Wszystko, dziękuję. Instytucji. Wszystkiego najlepszego. Bo to mogę żyć. Dziękuję. No przede wszystkim pieniążków. A pacjentów jak najmniej. Tak nic więcej nie mamy do powiedzenia. Ośrodka zdrowia, no przyjemnej pracy, przede wszystkim, żeby tam pieniędzy właśnie pieniędzy im dużo, nie? Żeby wyposażyli po prostu i szpitali wszystko w konkretne po prostu łóżka, czy tam inne takie przyrządzenia, które im potrzebne są. Bo tam naprawdę podobno biednie jest, nie chciałabym się tam dostać do nich. Dziękuję. Instytucji. Żeby dobrze im się pracowało, z wszystkim pomagali i szczęśliwi byli w tej swojej pracy. Rozmawiam z pielęgniarką panią Anną Szczepaniak. Dzisiaj jest Dzień Służby Zdrowia, czyli święto lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego. Pani jest pielęgniarką od kilku lat. Co skłoniło panią do wyboru właśnie tego zawodu? Być pielęgniarką było to moje marzenie od najmłodszych lat. Obecnie pracuję na sali opatrunkowej. Sala opatrunkowa podlega pod blok operacyjny.
i z pracy jestem zadowolona. I to chyba jest najważniejsze. Wiadomo, że praca pielęgniarki jest ciężka i odpowiedzialna. Czy mając możliwość ponownego wyboru profesji, znów zdecydowałaby się Pani na pracę pielęgniarki? Uważam, że zrobiłabym to samo, tylko naukę podjęłabym po ukończeniu szkoły podstawowej. Czyli po ukończeniu szkoły podstawowej podjęłabym naukę w liceum medycznym, a nie jak to zrobiłam pierwszy raz, czyli ukończyłam szkołę podstawową, potem liceum ogólnokształcące i następnie studium medyczne. Po prostu ta nauka trwała troszeczkę dłużej niż po ukończeniu liceum. Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym pielęgniarkom? Przede wszystkim muszą liczyć się z tym, że jest to zawód naprawdę ciężki. Muszą włożyć w ten zawód dużo cierpliwości, dużo serca i odpowiedzialności. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i życzę zadowolenia z dalszej pracy, tak ważnej przecież dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.